Jesteśmy w arenie Jaskółka w Tarnowie i bardzo serdecznie na mecz Grupy Azotów Unia Tarnów z Górnikiem Zabrze zapraszają Maciej Wojs i Piotr Dębowski. Broni teraz dobrze Wyszomirski. Kolejna akcja Górników i znowu przytuła 3-0. Bardzo mocny początek w wykonaniu Zabrzan. Tak, Zabrzanie tutaj ruszają bardzo mocno w tych pierwszych minutach. Zaskarbił sobie sympatię fanów. Chyba takim zaangażowaniem, pozytywnym podejściem do ciężkiej pracy, do treningów, ale także do walki na boisku. Pięknie rozegrana teraz akcja przez gospodarzy. Ta piłka do lewego skrzydła, do Michała Słupskiego, została we właściwy sposób spożytkowana. Wyprowadzenie Yoshidy, który przebiega teraz na prawą stronę. Był rzut z daleka, ale piłka trafia w poprzeczkę i szansa na kontrę Górnika wykorzystana. Przytuła gdzieś tam do środka. Tokuda zdecydował się na dojście do linii 9 metra. Właściwie można powiedzieć, że Tarnowianie tutaj w prosty sposób dopuścili do takiej sytuacji, ale odpłacili. Szybciej teraz przesuwają się troszeczkę w obronie gospodarze. To utrudnia dojście do pozycji rzutu. Jaka akcja, jaka wrzutka, jak pięknie to zostało zrobione przez zawodników Górnika. Tokuda dostrzegł tam partnera, że on już czeka na podanie. Proszę spojrzeć jeszcze raz na powtórkę. Dużo ruchu, dużo zmian pozycji w zespole gospodarzy i to przynosi efekt. Dmytro Ilczenko teraz już w defensywie będzie musiał postępować nieco łagodniej, jeśli chce dotrwać do końca tego meczu. Rzut taki troszeczkę sygnalizowany, to nie zaskoczyło Wyszomirskiego, a Górnicy wykorzystują jeszcze możliwość i szansę trafienia do pustej bramki. Nie zdążył wrócić między słupki Marek Bartosik. Znowu Paczko, znowu indywidualnie i znowu dał się ograć Sanek. Matsura po raz drugi w tym spotkaniu na linii 7 metra. I Piotr Wyszomirski świetnie wyczuł tempo tego rzutu. Odbija piłkę ręką, proszę spojrzeć. Prawa dłoń. I jeszcze w tych ostatnich sekundach mogą coś zrobić gospodarze. Nic z tego nie wyjdzie, bo słyszymy końcową syrenę tej pierwszej części spotkania. 16:12. A będzie wykonywał ją Paweł Podsiadło i myli się po raz pierwszy w tym spotkaniu. 7. pomyłka z linii 7 metrów w sezonie. Wraca na linię 7 metra Matsura i znowu broni Wyszomirski. Trzecia skuteczna interwencja z linii 7 metrów, trzecia z rzędu. Zobaczymy, jak to się potoczy dalej w tym spotkaniu. 17:13 prowadzi Górnik Zabrze i to naprawdę jest wielka zasługa bramkarza tego zespołu. Oj, jak pięknie teraz ta siódemeczka tutaj zagrała ze zwodem. I zrobił bardzo łatwy, szybki zwód, wjechał na 6 metr, bez szans był w tej sytuacji Małecki, a teraz bramka Kasahary. Grają z kołem, dużo grają z kołem w tych pierwszych minutach drugiej połowy zawodnicy Unii. Przepycha się tam i znowu zagrali wrzutkę. No coś niesamowitego, dużo swobody, dużo polotu teraz w grze zawodników Górnika Zabrze i te lotne zmiany zawodników, którzy mają stawać do obrony i pomagać. Patryk Maurer już jest też. Cierpliwe rozgrywanie teraz akcji przez Tarnowian, niedokładne podanie i rzut do pustej bramki. Spokojnie po tym rzucie Artemienki ta piłka trafia między słupki, tam gdzie powinna. Teraz jest czysta pozycja rzutowa dla Zachirowicza. Oj, czy to było... Chcę zobaczyć powtórkę. No tak, 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 to było gdzieś w rejony głowy. Tak, w rejony ten głowy. Rzut. Trochę się aczkolwiek nie sygnalizuje chyba nic Piotr Wyszomirski, więc... Ale więc trochę może... się dziwię, że tutaj sędziowie w ogóle nie reagowali. Dokładnie, tak jak mówisz. O, cóż za rzut, no. Ręce same składają się do oklasków po takim rzucie Damiana Przytuły.
który potwierdza to, o czym mówiliśmy dużo dzisiaj, o tych jego właśnie umiejętnościach. Proszę zobaczyć zwód. Baczko, wyżej w obronie wychodzą teraz gospodarze. Jaki świetny rzut z podłoża. Może sobie pozwolić na rotowanie składem. Igor Bykowski z numerem 44 też jest już na boisku w grze w zespole Górnika. No i później konsekwencja w grze. Proszę. Świetna bramka teraz Krzysztofa Łyżwy. I nie ma. Nie ma bramki. Kazimierz, która też dzisiaj nie wykorzystana, 7-5, 6. Musimy zobaczyć w statystykach. Coś koło tego, ale to po prostu jest deklasacja. Jest sygnalizacja gry pasywnej, będzie zaraz rzut i to jest szansa dla bramkarza, aby odbić tę piłkę, ale nie udało się. Nie wyszła ta druga połowa Tarnowianom zdecydowanie. Łyżwa teraz w prosty sposób traci piłkę. Kontra i jeszcze jedna bramka. No, tuż przed końcową syreną. 31-21. Takim wynikiem kończy się to dzisiejsze spotkanie.